Także witam serdecznie. Dzisiaj tak bardziej z tunelu przedstawimy Wam, co mamy z rozsad, jak to u nas wygląda. Tutaj jak widać pozostałości po kalafiorze Elinto, zostało nam parę paletek, reszta jest wysadzona w pole. Parę paletek kapusty, sunty także z firmy Enza Zaden. Tu została nam jeszcze kalarepa, którą dzisiaj prawdopodobnie będziemy jeszcze sadzić w pole. Sałaty zostało tylko tyle. Tutaj mamy seler. Już ładny, pnie się w kałuży. Z tej strony sadzonki pomidorów czekają do pikowania. Tutaj dalej przechodząc mamy pora. Pierwszy por z firmy Hazera. Troszkę tego jest, około 10 tysięcy. Tam w rogu u góry widać jest rabarbar. Rabarbar także będziemy sprzedawać na doniczki. Tu zaczyna się por firmy Enza, około 15 tysięcy. Także mamy dwie odmiany: Chinook i Comanche. Z drugiej strony już mamy całe poletka selera. Tam widać taki plac niedopilnowany. Wrzucił nam się tutaj w tunelu ślimak. Nie było. Widać go nie było i nagle zaczęły selery znikać. Tutaj mamy kapustę czerwoną, którą także będziemy sadzić. Kapustę płaską firmy Bejo, ciężko spotykana. Tak naprawdę nie można chyba dostać takich nasion jeszcze. Jest to wersja testowa, będziemy ją testować u nas w polu. Damy znać, jak to wygląda. Dzisiaj ją także chcemy sadzić pod przykrycie. Potem mamy także pomidory. Tutaj mamy sałatę, w którą także, jak widać u góry, wszedł nam ślimak. Sałata, jest to testowa sałata Haiti firmy Hazera. Piękna sałata. Będziemy ją testować prawdopodobnie tylko u nas. Nie będzie do sprzedaży. Tutaj mamy następną kalarepę, która także pójdzie w pole i niedługo do sprzedaży trafi. Tu jest odmiana Awaja firmy Enza i tu mamy kolejną partię sałaty, tym razem Melodion. W tackach tutaj mamy także kwiaty, cynie, astry i inne. Tutaj mamy włoską kapustę także do wysadzenia w pole. No i tutaj kolejna partia pomidorów. Sadzimy dość dużo pomidorów z racji sprzedaży na naszych targowiskach. Widać, troszkę tego jest, troszkę ubywa. Trzeba będzie znowu dosiewać kalarep, sałaty, kapust. Produkujemy bardzo dużo rozsad dobrej jakości. Nasze rozsady są bardzo ładnie rozwinięte, mam super korzeń, nie są przerośnięte z racji, że co nie sprzedamy, sadzamy w pole, by klient był zadowolony z wszystkiego. Tutaj mamy tunel, taki nasz rozsadnik. Nie jest to stricte przygotowany w tunel pod rozsadę. Powinien mieć podwójną folię. Tam z przodu zakładamy plandekę, by lepiej było ogrzać. Tunel 7 metrów na 30, ogrzewany piecem, naszym nowym nabytkiem firmy Hades. Jest to piec nadmuchowy z podajnikiem. W czasie mrozów przy około minus 17 trzymował tutaj spokojnie temperaturę 10-8 stopni. Tu mamy czujki zawieszone, które dają nam znać, jaka temperatura jest w tunelu. I przejdziemy jeszcze do drugiego tunelu, w którym mamy posadzoną już sałatę, kalarepę i posianą rzodkiewkę. No, to jesteśmy w drugim tunelu o wymiarach także 7 na 30. Mamy tu posiane połowę rzodkiewki, połowę sałaty. Widać, sałata strecza bardzo ładna. Już za jakiś czas będzie dostępna dla naszych klientów. Po drugiej stronie mamy zasiane rzodkiewkę.
Eskala. Siejemy po takie poletka małe z czteroma przejazdami siewniczki na trzy. Jest wtedy lepiej i zrywać, i rzodkiewka lepiej rośnie. Podlewane jest to z góry. Mamy zraszacze. By nie chodzić tutaj, nie podlewać. Jest włączane automatycznie każdego poranka, każdego wieczoru. Włączane jest automatycznie, tak jak mówiłem. Podlewa się cała powierzchnia naraz, delikatnie. Tutaj mamy kalarepę. Jest to kalarepa firmy Enza, którą także możecie zobaczyć tutaj, jak wyglądała rozsada. Wysadziliśmy tutaj taką mniejszą ilość, by była w przyspieszonym czasie. Reszta tej odmiany będzie sadzona w pole pod przykrycie. Widać, powoli zapełniają się tunele. Tu po sałacie będzie prawdopodobnie ogórek bądź pomidor. W drugiej folii tak samo, albo pomidor, albo ogórek. Chcemy docelowo zrobić jedną dużą folię ogórka, drugą folię pomidora. Będzie też pokazane, jak to sadzimy tego pomidora, bo będzie to dość nietypowe sadzenie, przyjęte u nas od około 2 lat, przetestowane, także zdaje to u nas egzamin. Tutaj, jak widać, jest dość sporo sałaty, równomiernie zasadzona. Sadzimy taką ilość ręcznie. Jest sadzona na około 25 na 25, by była ładna główka. Na wprost jeszcze mamy mały tunel, w którym będziemy trzymać rozsady typu kapusta, kalarepa. Przed wysadzeniem taki hartownik choćby, na noc zamykany, na noc otwierany. W planach jest tam postawić większą folię, szerszą, dłuższą, by można było w niej uprawiać także sałatę czy rzodkiewkę. Na sałatę jest tam troszkę, ta folia jest za niska, jest za mało powietrza, szybko pojawiają się tam choroby, dlatego zostaje tam tylko trzymanie rozsad, ewentualnie jakieś pomidory z dość małym zagęszczeniem. Przycinaliśmy pora, jest ładnie przycięty. Przycinamy go, by zwiększyć mu system korzeniowy, by była grubsza rozsada. Jest wtedy mocniejsza. Tu mamy pierwszą partię przyciętą. Resztę pora przytniemy, gdy będzie troszkę większy. Tak to u nas wygląda. Przycinamy go przy najmniejszych liściach. Nie przy samej ziemi, około te 2-3 cm dół, wtedy on sobie spokojnie odbija. Jest wtedy grubszy, ładniejszy i ma lepszy system korzeniowy. Jest mniej podatny na choroby. Warto to robić, jest to u nas wypraktykowany sposób. Robimy tak już od paru lat. Robimy tak samo przy selerze, lecz seler na razie jest jeszcze mniejszy, tu mamy troszkę selera. I to by było na tyle w tym filmiku. Taki szybki filmik z naszych tuneli. Zapraszamy do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dajcie znać, co chcielibyście jeszcze wiedzieć o naszym gospodarstwie. Pozdrawiamy. Tutaj mamy, pokażemy. Bla bla, przerbitka będzie. Bla 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 bla. Cio.